Siemano, z tej strony Krzychu. Pierwszy film z obiecanych serii, takiej można powiedzieć, filmów. Będziemy sobie strzelać z Predatora Logic 3 na grze od Konami, Crypt Killer na Sega Saturn. Ta gra też jest na PlayStation 1, nawet w lepszej wersji graficznej, ładniejsza jest, ale gameplayowo mi się wydaje, że lepiej się gra na Sega Saturn. Jakoś tak się lepiej strzela tutaj celniej, nie wiem, tak mi się wydaje. Tak mówiłem, gramy sobie na Prologic 3, na tym wielkim ganie, który jak się naciśnie, to tak świeci. Ustawiłem sobie już, skalibrowałem sobie już gana. Można sobie wziąć jeszcze opcję, zobaczyć. Zostawiam poziom trudności medium. 5 jednostek energii, 3 życia, 2 bomby, 3 kontynuacje. Może kontynuację, a niech zostaną. Reload automatyczny. Exit. Nie wiem, jak to się będzie nagrywać, bo mi tu troszkę zasłania telefon. No ale myślę, że jakoś to będzie. Dobra. Start. Tam będzie 6 światów do wyboru, z tego co pamiętam. Ja tu muszę tak schylony grać, kurde, niewygodnie mi strasznie, no ale nic. Spróbujmy ten uszczelić. O, niech będzie, może być. Jaskinie. Tutaj dodatkowo startem się puszcza speciale. No, złap ostrość. O, startem tutaj speciale się puszcza. Dobra, łysa power. W trakcie grania to też się wybiera drogi, są różne drogi. To zaraz zobaczycie. Nie wiem, gdzie mi się uda dojść. No, ale... jedziemy. Gatling gun złapałem. Teraz mamy taką. Nie ma przeładowania, bo wyłączyłem. Tu w te kamienie trzeba strzelać, żeby na łeb nie spadły. Skrzynka. O, widzicie, mamy. Jakiś miotacz ognia to był, czy co? O, mamy wybór drogi. Możemy sobie iść. Nie wiem, którą pójdziemy. Dobra, haha, łysolu. Może prawą. Niech będzie. Kiedyś w tą grę grałem z żoną na PlayStation na dwa gany. W tamtym roku chyba w święta. Tu mamy jakichś zombiaków czy co? No tak jak mówię, na PlayStation ładniejsza grafika, nie ma takich pikseli. Ale tutaj gameplayowo, tak jak już mówiłem, przyjemniej mi się gra. Albo jest łatwiejsza na Saturnie ta gra. Taka staroszkolna jeszcze ta strzelanka, nie 3D, tylko te postacie, te ci przeciwnicy ze sprite'u zbudowani, ściany jedynie co są zrobione niby z 3D, nie? Chociaż też bym nie był pewien. Nie jestem pewien, czy to 3D. Shotguna mamy. A, nie zdążyłem. Zasłania mi telefon.
ładowanie by było ciężko. Dobrze, że auto reload jest w grze dostępny. Gatling gun. Tu wystarczy przytrzymać. Teraz jak mamy tego Gatling gun. Czego brakuje? Brakuje wstrząsów w tej giwerce. Fajnie by było, jakby jeszcze można było, żeby się to trzęsło, nie? No chodźcie, gnojki. Trafiony. No i znowu mamy wybór przejścia. A pójdziemy sobie z lewej strony tym razem. Przyspieszyć się nie da. Zobaczcie, te światełka fajne w Predatorze. Jeszcze raz pokazuję, z drugiej strony też. Dobra. Idziemy dalej. A. Przeskoczyliśmy. Trochę mi się źle celuje przez ten telefon. Kurde, no nie ma innej możliwości, żeby to jakoś w miarę pokazać. Jak macie jakiś pomysł, to napiszcie. Zdychać. Shotgun. Czy ktoś się z Was spotkał, też napiszcie na automatach z tą grą. Jestem nawet ciekawy, czy to jest na automatach w ogóle wyszła ta gra. Tak mi się wydaje, że chyba gdzieś widziałem automat na necie. Tego. Mogę się mylić. A, coś mi przywaliło. Płomienie, trzeba uważać. Udało się. Znowu sobie gadał. Finałowy test, dobra, czyli boss chyba. Z tego co pamiętam, co to był za boss? Chyba taki golem z kamienia. Idziemy. No jest ten golem jednak. Muszę uważać. Puściłem już dwie bomby.
załatwić. Kurde, tu mogłem zostawić bombę. Jak on do mnie doskoczy. Straciłem dwie bomby, kurde. Aż mnie, kurde, palec boli. Lewym palcem teraz. Wskazującym. Zdychaj! Ach. Bomba, gnoju. Raz. Udało się. Aż mnie palec boli od naciskania spustu. Zdobyliśmy kryształ. Drugi poziom. Teraz chyba do wyboru. Co bym sobie tu wziąć? A może to... Niech będzie tu jakieś tupielce były, woda, coś z tego sobie przypomina. O, moja dupa! Siedzę na podłodze i boli mnie dupa. Czego się nie robi dla widzów, nie? Spadaj, Kojaku. Lecimy dalej. Ostatni kredyt mój? Kurde. Powiem wam, że przechodziłem tą grę parę razy. I naprawdę dobrze się gra, ale na easy. Topielce. No i oczywiście bez telefonu przed twarzą, nie? Wtedy całkiem inaczej się celuje. Kolejny gameplay z pistoletu prawdopodobnie będzie z PlayStation 1 lub na Dreamcastie. Skrzynki na drzewach, kurde, nie trafiłem. Dychać. Ale ich jest. Znowu mamy wybór przejścia, którą stronę wziąć. I znowu łysy będzie gadał. Sorry, telefon zadzwonił. Weźmiemy sobie pierwszy prawy. Idziemy dalej. Co to jest? Jakiś grobowiec? Coś sobie przypominam. Grobowiec chyba. Kościotrupy atakują. O kurde. Bomba. Pozbyłem się pająków. Ach, uderzył mnie. Są te wodne takie, kurde, potworki. Nie wiem, co to jest. Shotgun. Look
chodźcie. Muszę na nich uważać, kurde, bo mnie załatwią. Ja już nie mam kredytu. Rzucają we mnie, kurde, mieczami, skurczysyny. No z przeładowaniem by było ciężko. Musicie przyznać, że gdybym musiał przeładowywać jeszcze, to by było ciężko. I załatwił mnie. I udało mi się dojść do drugiego świata. Ciężko się steruje, znaczy steruje, ciężko się strzela poprzez telefon przed ryjem. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba. Jakbyście jeszcze mogli zaproponować inny styl nagrywania, kurde, jakby to można było rozwiązać. Dobra, trzymajcie się. Zapraszam do komentowania, do lajkowania. Na razie, cześć.